Siemka, z tej strony Majer, witam Was z powrotem na boisku. Zaczniemy od kilku ogłoszeń dotyczących platformy Virtual Pitch, bo będziemy sobie po prostu w każdym odcinku przechodzili przez aktualizację tego, co się aktualnie dzieje. I aktualnie dzieje się bardzo dużo. Pierwsza rzecz, trwają praktyczne testy platformy. Druga rzecz, zacząłem tworzyć scenariusze na filmy edukacyjne, zacząłem tworzyć e-booka, który będzie zawierał wiedzę dotyczącą rozwoju pierwszego kontaktu od strony bardzo praktycznej, czyli jak rozwijać się wraz z platformą Virtual Pitch, bo będzie też dużo właśnie filmów edukacyjnych dotyczących funkcjonalności, jak się poruszać po platformie, aby robić to efektywnie, no i jak trenować przede wszystkim z programem Sztuka Pierwszego Kontaktu. Trzecia rzecz, wymyśliliśmy oto taką grafikę, która będzie się pojawiała właśnie obok wideo na platformie, co ułatwi Wam w zrozumieniu, jak ustawić sobie ściankę, w jakiej odległości, z jakiego narzędzia do skanowania korzystać, a także poznacie tam kluczowe punkty dotyczące całego ćwiczenia. Pchamy temat cały czas do przodu, więc za niedługo platforma będzie gotowa, a jako że platforma będzie gotowa, no to tak jak mówiłem, pierwszy program, który tam będzie miał swoją premierę, to Sztuka Pierwszego Kontaktu i z tego też względu właśnie dzisiaj pojawiliśmy się na boisku. No właśnie, i dzisiaj oficjalnie program Sztuka Pierwszego Kontaktu dołącza do serii From Head to Foot, gdzie miałem Wam pokazywać proces ulepszania moich programów, ale jako że premierę jako pierwszy na platformie Virtual Pitch będzie miał program Sztuka Pierwszego Kontaktu, który już zaczęliśmy nagrywać w trakcie mojej nieobecności na YouTubie, no to właśnie teraz trochę tą serię przejmie temat Sztuki Pierwszego Kontaktu. I dzisiaj sobie dużo o tym powiemy. Ja mam nadzieję, że uda mi się też z tych materiałów, które nagraliśmy, przygotować dla Was takie kulisy, albo trochę w trakcie tych wszystkich odcinków, które teraz będziemy na bieżąco nagrywać, spróbuję Wam przemycić te rzeczy, które były wtedy nagrane, aby się to fajnie oglądało i żebyście zobaczyli może też trochę nagrywanie od kulis. A druga rzecz, że mamy do nagrania jeszcze kilka dodatkowych bloków i dlatego też się dzisiaj tu spotykamy, bo zaczynamy od nagrań bloku fundamentalnego, ale zaraz zacznijmy od samego początku. I dzisiaj zaczynamy nagrywać blok fundamentalny do Sztuki Pierwszego Kontaktu, który będzie trwał od 2 do 3 tygodni w zależności od poziomu zaawansowania, bo pomyślałem, że będzie on takim fajnym wprowadzeniem do trudniejszych przyjęć, które będą w kolejnych tygodniach. A my, jako że zaczniemy sobie od podstaw, bo właśnie też w trakcie tego bloku fundamentalnego będziecie mogli sobie te wszystkie podstawy jakby przypomnieć, no to my też zaczniemy od podstaw dotyczących celu przyjęcia. Celem przyjęcia jest amortyzacja piłki w jak najkrótszym czasie, czy to nadlatującej do nas po ziemi, czy z powietrza, czy nawet czasami kozłującej albo niespodziewanej, która na przykład odbija się w chaosie rywalizacji od przeciwnika i nagle pojawia się, musimy zareagować do tego, żeby ją przyjąć. I celem jest przyjąć piłkę, aby w jak najkrótszym czasie przejść do kolejnego działania technicznego, czyli prowadzenie piłki, dribbling, podanie, strzał, albo motorycznego, czyli jakość ruchu, przemieszczania się w przyspieszeniu podczas właśnie tego pierwszego kontaktu, czy zmiany kierunku, jeżeli jest taka konieczność. Fundamentalne ćwiczenie pod kontrolę nad piłką w przyjęciu. Zaczniemy od totalnych podstaw. Mamy tutaj narzędzie do skanowania. W trakcie będziemy oczywiście, przed przyjęciem, będziemy mówili liczby, jakie się tutaj pokazały na tym narzędziu i pracujemy nad totalną podstawą amortyzacji piłki w miejscu do tego, aby przejść do podania, od przyjęcia do podania. 8, 6, 11, 11, 1, 1 i staramy się cały czas obserwować, amortyzować piłkę z jak najwyższą jakością kontaktu. Skupiamy się nad tym, aby właśnie jak najszybciej też przejść do podania. Możemy na początku zacząć swobodnie, spokojnie, a potem w trakcie cały czas zwiększać siłę podania. No i ta siła podania spowoduje, że będzie nam trudniej. The rebel who came from the bottom. My enemies know that I got it. I'm planting my seeds in gardens. I'm watching them sprout and harvest. Gdybym mógł zacząć rozwój indywidualny od nowa, gdy zainteresowałem się nim dopiero w wieku 20 lat, no wiem, trochę późno, na pewno pierwszy kontakt zyskałby priorytetowe znaczenie, gdybym mógł właśnie zacząć od nowa. Pierwszy kontakt to najważniejsza umiejętność techniczna ze względu na to, że poprzedza praktycznie każde działanie, tak jak powiedzieliśmy sobie wcześniej, techniczne, a także motoryczne. Ja gdy zaczynałem interesować się rozwojem indywidualnym, to oczywiście moja inspiracja była bardziej w kierunku wspaniałych dryblingów, bo były one dla mnie piękniejsze, nie zauważałem prostoty wygrywania pojedynków pierwszym kontaktem, czy to w przyjęciu, czy w tym, czym zainteresowałem się potem, czyli jakością ruchu, bo jakość ruchu jest bardzo na swój sposób podobna do
pierwszego kontaktu, ponieważ wykorzystujemy właśnie pierwszy kontakt i cechę motoryczną do tego, aby omijać pressing przeciwnika czy atakować przestrzeń, i dokładnie to samo robimy w aspekcie pierwszego kontaktu i dlatego jest on taki ważny, bo pozwala nam w bardzo łatwy sposób omijać przeciwnika, gdy oczywiście zadbamy o jakość obserwacji, szybkości reakcji, a także inteligencji, no i także jest w pewien sposób boosterem pewności siebie, bo pierwszy kontakt, jeżeli jest agresywny, jeżeli jest dobry, to buduje tą pewność, a także dodaje nam jakby takiego zaufania do siebie, kiedy jakby piłka nam nie zostaje pod nogą. A trzecia rzecz, no to właśnie ta skuteczność działań, kończenia akcji, no bo jak słyszeliście, zaczyna, zresztą na pewno wiecie, będąc piłkarzami, że pierwszy kontakt zaczyna każdą akcję praktycznie, no bo żeby wykonać dribbling, to najpierw musicie przyjąć piłkę. Jeżeli zrobicie to świetnie, zrobicie to jakościowo, to wasz dribbling może być lepszy i tak samo jest z każdym kolejnym działaniem, czy to jest strzał, czy to jest podanie. I szybko przejdziemy sobie przez rodzaje przyjęć. Dzisiaj je poruszymy tak bardzo krótko, bo powiemy sobie tylko właśnie, jakie te rodzaje są. Mamy przyjęcie utrzymujące, które powoduje, że odrywamy się od pressingu przeciwnika, zazwyczaj w kierunku defensywnym. Mamy przyjęcie kierunkowe, które atakuje przestrzeń, czy to właśnie w kierunku ofensywnym, czy przyjęcie kierunkowe również w kierunku ofensywnym, ale z przeciwnikiem na plecach, po to, aby ominąć jego pressing. Przykładowo mamy jeszcze przyjęcie z przepuszczeniem, gdzie w pierwszym ruchu przepuszczamy piłkę, aby ją w drugim kontakcie zaatakować i zmienić jej tor lotu. I jeszcze jedno przyjęcie z półobrotem. Niezależnie czy w tym kierunku, czy będziemy to robić w tym kierunku, taki rodzaj przyjęcia również istnieje. Przechodzimy teraz do pierwszego elementu, który rozwijamy w sztuce pierwszego kontaktu, czyli jakość ruchu przed przyjęciem. I w aspekcie fundamentalnym będzie właśnie ta jakość ruchu przed przyjęciem, aspekt hamowania do tego, aby jak najszybciej zatrzymać się w przestrzeni podczas przemieszczania się, a potem przejść do przyjęcia piłki. Aha, jeszcze zapomniałbym o tych, które pozwalają w jednym kontakcie otwierać się w kierunku ofensywnym, czyli przyjęcia otwierające. W tym ćwiczeniu jakości ruchu przed przyjęciem wykorzystamy cechę motoryczną hamowania do tego, aby zahamować do piłki za plecy, przyjąć ją utrzymująco wewnętrzną częścią stopy, a następnie wykorzystać przyspieszenie do tego, aby zaatakować przestrzeń ofensywną. Całość będzie wyglądała następująco. Zaczynamy od zagrania w ściankę, tak aby ta piłka poleciała nam za plecy. Staramy się ją po prostu i ruchem wyprzedzić, ale także odpowiednim podaniem w ściankę. I teraz po tym, jak ją zagramy, wykonujemy hamowanie, przyjęcie wewnętrzną częścią stopy i z tego staramy się przyspieszyć w kierunku ofensywnym. Dbamy o to, aby ta jakość pierwszego kroku była tutaj jak najlepsza. Czyli łączymy już trochę element hamowania i przyspieszenia. Ćwiczenie kontroli nad piłką w przyjęciu, przyjęcie utrzymujące. Ćwiczenie wygląda następująco. Zagrywamy piłkę w ściankę i teraz chcemy przyjąć utrzymująco w kierunku defensywnym wewnętrzną częścią stopy po to, aby stworzyć sobie przestrzeń od przeciwnika, który stoi za nami. Teraz po stworzeniu tej przestrzeni chcemy jak najszybciej zeskanować przez ramię, co się dzieje, i zaatakować zewnętrzną częścią stopy prawy kierunek akurat przy prawej nodze, lewy kierunek przy lewej nodze, bo standardowo jak to w ćwiczeniach kontroli nad piłką będziemy robić tak, że całość wygląda następująco. Możemy wykonać jeszcze jeden skan przed przyjęciem. Robimy zwrot. Staramy się używać jak najmniejszej ilości kontaktów. Następnie przechodzimy do tego samego na drugą stronę. I tak przechodzimy po trzy przyjęcia na stronę. I teraz najważniejsza wskazówka, aby tym pierwszym kontaktem stworzyć sobie przestrzeń, czyli nie przyjmować utrzymująco pod siebie, tylko żeby pierwszym kontaktem stworzyć sobie przestrzeń od przeciwnika, dlatego ten kontakt musi być jak najbardziej jakościowy. No i ta obserwacja, aby kontrolować przeciwnika, który jest na plecach. Kontrola nad piłką w przyjęciu utrzymująco-kierunkowym. Teraz, używając przyjęcia utrzymującego, chcemy od razu nadać piłce kierunek, aby jeszcze bardziej utrudnić przeciwnikowi, który jest blisko nas, odbiór piłki. Zaczniemy od tego, aby nadawać kierunek do zewnętrznej strony, czyli będziemy przyjmować wewnętrzną częścią stopy w tamtym oto kierunku prawą nogą, w tamtym kierunku lewą nogą. I teraz znowu gramy piłkę w ściankę. Znowu czujemy, że przeciwnik jest blisko, ale teraz wykorzystujemy przyjęcie
utrzymujące wewnętrzną częścią stopy do lewej strony, aby go zgubić. Teraz patrzymy, co się dzieje i od razu po tym atakujemy przestrzeń ofensywną. Szybko obracamy się po obserwacji, atakujemy przestrzeń, obracamy się, wracamy i zaczynamy drugą nogę. Kontrola nad piłką w przyjęciu utrzymującym, przeciwnik blisko nas. Odpalamy narzędzia do skanowania standardowo na plecach, czujemy przeciwnika bardzo blisko i z tego względu będziemy obserwować przez ramię tylko i wyłącznie jeden raz. Także całość ćwiczenia wygląda następująco. Zagrywamy piłkę w ściankę, przyjmujemy wewnętrzną częścią stopy w kierunku tej ścianki, czyli przyjmujemy utrzymująco w kierunku defensywnym. I teraz po tym, jak przyjmiemy tą piłkę, staramy się powiedzieć, jaka liczba pokazała się na narzędziu do skanowania, zrobić wyjście do kierunku i potem dowolną kontrolę nad piłką. Najważniejsze jest to, aby tutaj ten kontakt nie zatrzymał Was w miejscu, a pozwolił Wam się oderwać od tego przeciwnika, który jest blisko. Tutaj ja już zrobiłem dwie obserwacje, ale one nie są konieczne, jeżeli przeciwnik jest blisko. Jeżeli przeciwnik jest dalej, to wtedy można zaobserwować przez ramię, jak się zachowuje raz przed tym, zanim otrzymamy piłkę i potem drugi raz po tym, jak już przyjmiemy, ale w tym ćwiczeniu wystarczy zaobserwować tylko raz. Jak zauważyłeś, w większości ćwiczeń używamy narzędzia do skanowania, które pokazuje nam liczby, a w dalszej części treningu w programie Sztuka Pierwszego Kontaktu będziemy również używać też innych narzędzi do obserwacji. A po co pracujemy nad obserwacją? Obserwacja to fundament skuteczności podejmowania decyzji, bo nie ma znaczenia, czy Twoje przyjęcie było jakościowe, jeżeli podjąłeś złą decyzję. Przejdźmy przez kilka scenariuszy. Wyobraź sobie, że przyjmujesz idealnie kierunkowo, ale pojawia się w trakcie przeciwnik, który Ci tą piłkę blokuje. I teraz Twoja jakość techniczna w przyjęciu nie ma żadnego znaczenia. Jeżeli zaobserwujesz przeciwnika i w trakcie zmienisz decyzję, aby przyjąć w inny sposób, żeby go ominąć, to teraz połączenie tej jakości obserwacji i jakości techniki daje Ci skuteczność, czyli to, co jest najważniejsze. Co obserwujemy? Obserwujemy ruchy przeciwnika, w jakiej jest odległości, po której jest stronie. Obserwujemy ruch partnera, a także obserwujemy, gdzie jest wolna przestrzeń. Dlatego w trakcie ćwiczeń podnosimy wzrok do góry, rozglądamy się również skanując przez ramię, czyli obracając głowę po to, aby właśnie w meczu mieć nawyk, który pozwoli nam informacje do podjęcia skutecznej decyzji zbierać. I to by było na tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że udało mi się jak najwięcej Wam w tym odcinku powiedzieć na temat takich pierwszych fundamentów dotyczących pierwszego kontaktu. A dzisiaj bardziej zahaczyliśmy o historię moją związaną z tym, że właśnie chciałbym od samego początku, gdy zaczynałem rozwój indywidualny, zacząć rozwój najważniejszej umiejętności technicznej. Ale jest ona najważniejsza właśnie w momencie, kiedy łączy się również z jakością obserwacji, czyli tym, o czym powiedzieliśmy sobie na samym końcu. Przez jeszcze jakby fundamenty będziemy tak naprawdę w tej serii przechodzić, bo to dopiero pierwszy odcinek, taki można powiedzieć wstępny. Potem w kolejnych przejdziemy sobie jeszcze przez kolejne fundamenty, które wpływają właśnie na to, że ta jakość kontaktu może być skuteczna pod presją w meczu. Mam nadzieję, że również udało mi się Wam pokazać, jak mniej więcej będzie wyglądał ten pierwszy blok trzytygodniowy w programie Sztuka Pierwszego Kontaktu, który właśnie pojawi się na platformie Virtual Pitch jako pierwszy, chociaż już mamy tam pierwsze testowe treningi, jak możecie gdzieś tutaj na ekranie zobaczyć, no to one zostaną zamienione właśnie na ten blok fundamentalny, gdzie będziemy skupiać się na przyjęciach głównie utrzymujących, a także kierunkowych, nad hamowaniem, czyli jakością ruchu przed przyjęciem, właśnie w aspekcie cechy motorycznej hamowania. W części głównej będziemy skupiać się na elementach, o których powiem Wam w kolejnym odcinku. Również zahaczymy o temat szybkości reakcji, zahaczymy o temat pozycji otwartej, zahaczymy o temat tego, że nie zawsze pozycja otwarta jest jedynym rozwiązaniem, żeby radzić sobie pod presją. No i myślę, że kolejny odcinek będzie zawierał kolejną część właśnie związaną z edukacją na temat fundamentów, ale także aspektów, które wpływają, że jakość pierwszego kontaktu jest skuteczna pod presją w meczu. Dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli podobał Wam się odcinek, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli podobają Wam się treści, które nagrywam po powrocie, no to zostawcie subskrypcję i zostańcie ze mną do samego końca. W serii From Head to Foot będę Wam pokazywał na początku proces tworzenia najnowszego programu Sztuka Pierwszego Kontaktu.
Przejdziemy sobie przez kulisy też tego, co nagrywałem jakiś czas temu, gdy miałem przerwę od YouTube'a. No i potem będziemy sukcesywnie wprowadzać kolejne ulepszenia do programu. Mistrzowskie prowadzenie piłki, obserwacja z 2.0. No i myślę, że w przyszłości mistrzowska jakość ruchu, a potem również kolejne programy, które są już w mojej głowie. Dzięki za oglądanie jeszcze raz i do zobaczenia w kolejnym odcinku.